Angelika, a jak twoja miłość do Justina Biebera? Bo on się zaręczył już jakiś czas temu. Tak, ale szczerze mówiąc, ja się bardzo, bardzo cieszę i życzę mu szczęścia, a jego wybrankę uwielbiam. Tak naprawdę to jest taka moja inspiracja, jeśli chodzi o styl. No i ogólnie od wielu lat już ją śledzę, także ja tam zawsze miałam cichą nadzieję, że im się uda. Czyli wolisz ją niż Selenę Gomez? Lepiej ją przetrawia? Chyba tak, znaczy ogólnie Selenę też uwielbiam i tak naprawdę dla mnie liczy się szczęście Justina, jeśli to byłaby Selena, to nic nie miałabym przeciwko, natomiast no zawsze jakoś tak Hailey była bliższa mojemu sercu. A powiedz mi w takim razie, czy nie zrobiło cię chociaż tak troszeczkę przykro, no bo wiesz, następstwem zaręczyn najczęściej jest ślub. No tak, i obawiam się, że w jego przypadku to nastąpi bardzo, bardzo szybko, no ale przekonamy się. Nie było mi przykro, raczej doznałam takiego szoku, dlatego że ja go śledzę tak naprawdę od 5-6 lat, wspieram i tak naprawdę jeszcze byłam taką małą dziewczynką, kiedy go tam pokochałam i poznałam jego piosenki i uświadomiłam sobie, kurczę, ile to już jest lat, że ten chłopak już się właśnie zaręczył. I to był dla mnie taki duży szok, bo nie spodziewałam się tego, muszę przyznać, tak szybko.